Nie ma takiej opcji. To znaczy, że ja jestem właścicielem, ja znaczy właścicielem. Jak to niezapłacony czynsz? No zapomniał sobie pan płacić czynsz, no. Robimy to szybko. Musimy tę kasę szybko zarobić, jakoś ją przepraszam. Widzę, nie strzelam do niego. Mam go! Musimy wziąć resztę, rozwalcie tą resztę, co Wayne, jest. Za tobą na hangarze! Dostałem! Jak to? Wszystko w porządku? Jo, gdzie? Tak, cholera jasno. Szef, uciska, szef, uciska. Uciska, szef. Przejdziesz do nas? Rozwalcie Danny, szybko. Zostań tu. Wszystko okej? Okay? Tak. Wiesz, Aksela, spadamy do auta. Co z żonym? Danny weźmie żonego. Musisz mu pomóc. Do auta. Wsiadaj. Już. Dawaj, Jocie, stój. Za tobą. Ledwo żyję. Jedź. Spadaj. Cześć, moi drodzy, z tej strony spodziewam tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sterycznego Gangstera na moim kanale. Moi drodzy, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro o 17.30. Czas macie do 23.59 dzisiejszego dnia. Moi drodzy, uciekamy z akcji. Mamy Aksela, cholera, który jest nieprzytomny, bo chciał mnie zabić. W ogóle to w ogóle jakaś krzywa akcja. Nie wiem, co tu się wydarzyło do końca, czemu to aż było takie zamieszanie o tą kasę. Plus cholera Johnny, moi drodzy. Jest ranny, ja jestem ranny, dostałem kulkę z jakiegoś, nie wiem, z karabinu wyborowego czy coś, bo normalnie odrzuciło Dwayna, widzieliście? Cholera, krew mu leci strasznie, musimy szybko opanować sytuację. Szefie. Co? Schodzi nam. Dobra, zatrzymaj się, trzeba udzielić mu pomocy, trzeba zatamować krwawienie. Już, na ziemię go. Ratuj go, on stary jest cały postrzelony. Nie oddycha. Ratuj go, no. Nie oddycha. Stary. On jest cały podziurawiony. Się sączy ta krew rany. Nie da rady. To karetka, może nie lekarz, nie wiem. Nie wezmiemy już karetki, już się za późno. Już za późno. Żyj! Josh! Ja cholera jasna. Drodzy, straciliśmy Josha. Nie no. Puma jeszcze. Josh, proszę, wstawaj, chłopie. Nie no. Ratuj go, ratuj. Nie wierzę w to, no. Cholera. Ach. Cholera, ta ręka też mnie boli. A z szefem dobrze wszystko? Tak. Ja dam radę, no się nie przejmuj, nie przejmuj się mną. Mać kolejna osoba. Spokojnie. Jezu, jego chyba może druga akcja. To naszą winą. Nie, nic nie jest naszą winą. Taki jest właśnie los. Wyciągajcie mi tego z samochodu. Ja pierdzielę, moi drodzy. Przykro mi strasznie. Wstawaj, ty gnoju! Spokojnie, szefie, spokojnie, bo sobie krzywdę zrobi. I po co ci to było, Aksel? Po co ci to było? Nie chciałem tego. Nie chciałeś tego? Czemu do cholery nie odłożyłeś broni, jak ci mówiłem, że masz odłożyć? Masz na rękach krew Josha teraz. Zadowolony jesteś? Za to on moich ludzi zabił. Twoich ludzi? W ogóle nie musiał do żadnej strzelny dojść. Ty też ich zabiłeś. Cieszy się, że ty żyjesz. Powinieneś teraz też być trupem. A jednak stoisz, cholera. Zobacz, twój pieprzony wybór. Mogłeś być z nami, by do tego nie doszło, a wybierasz jakiegoś nie wiadomo kogo. Co on ci daje? Dlaczego teraz tego nie skończysz? Dlaczego tego nie skończę? Bo myślałem, że jest coś więcej. Ja pierdzielę. Skoro już wybrałeś, to i tak nie mam co ukrywać. Wiesz, dlaczego się ukrywam przed pastorem? Może powiesz. Wydaje mi się, że wiesz, kim jestem. I co kiedyś robiłem. I dlaczego jestem zmuszony teraz walczyć z pastorem? A mimo to wybrałeś jego stronę. Tak, to jestem ja. Dwayne Hill. Ten, który jest twórcą projektu O. Ten, który stworzył Pana O, który jeszcze 8 lat temu urzędował w tym mieście i walczył z pastorem. To ja jestem tą osobą i dlatego mnie nie było, bo ostatnie 8 lat spędziłem w Alcatraz, kryjąc moich znajomych i cierpiąc za nich. I wróciłem, żeby to wszystko odkręcić. I ty, kiedy masz szansę stać się tego częścią i przywrócić miasto na właściwe tory, wybierasz kogoś, że nie wiadomo o co tu chodzi, kim on dla ciebie jest. Wayne, to jest mój ojciec. Jak to może być twój ojciec? Dwayne, wszystko okej? Okay? Jest dobrze. No. Nie jest dobrze. Jest dobrze. Dwayne, uspokój się już. To nic nie zmieni. Jak to jest możliwe, że on jest twoim ojcem i staje w jego obronie? Wytłumacz mi. A co? Ty byś ojcu nie pomógł? Jak on jest twoim ojcem? Dwayne, do cholery, uspokój się. Zamknij się, Jay, bo ci coś zrobię. Odsuń się. Znowu tracisz kontrolę. Uspokój się. Ty się właśnie uspokój. Powiedz mi, jak to się stało, że jest twoim ojcem? Jak to jest możliwe? To on mnie przygarnął, on mi pomógł. Jak to cię przygarnął? Moi prawdziwi rodzice. Nie wiem, co się z nimi stało. On mnie uratował. Ja nie mogę go zdradzić teraz. Już ci powiedziałem, że wybierając pastora, wybierasz śmierć.
I widzę, że dotrzymałeś słowa. Zabiłeś Josha, czyli... Rzeczywiście, moja łaska w twoim kierunku jest bezpodstawna. Powinienem cię zabić. Boże. Co? Lera. Dwayne? Obaj zasługujemy. Dwayne! Jedź szybko, jak najszybciej, chłopie! Dwayne, nie idź w stronę trzymaj światła. Trzymaj się, szefie! Denny, ogarnij go, ściągnij mu maskę. Dobra, zdejmuję wszystko. Zdejmuję te ciuchy wszystkie, zakrwawione wszystko. Jeśli nas słyszysz, wydaj jakikolwiek dźwięk. Trzymaj się, szefie. Dobra, słyszy nas. Jedź szybciej, jedź człowieku. Jadę tylko tak szybko, jak mogę. No, nie da się szybciej. No zrób coś, proszę cię. Ogarnij szybciej. Go, jak tętno. Cały czas jest. Jakie? Małe, niskie bardzo, ledwo wyczuwalne. Jedź, nie gadaj. Jak oddech? Jest, delikatny, płytki. Prawie, bo go stracimy zaraz, chłopie, no. On jest silny, on to wytrzyma. Weź mi niebo nawet, jedź. Denny, to nie pierwsza taka sytuacja. Zabierz mu wszystko, co ma przy sobie. Dobra. Wszystko schowam pod fotel, rzucę, wszystkie bronie, wszystko. Leć z nim od razu do lekarza, szybko, bierz go. Doktora, szybko, co się szybko. Stało? Co się bierzcie stało? Go, bierzcie go, jest postrzelony. Do góry, zaraz tam się wiadę. Dawaj, na salę. Przygotuj stół operacyjny. Postrzelony? Postrzelony, kilka kulek. Przygotuj salę operacyjną, weź się. Mocno krwawi. Mocno czujcie rany, szybko. Moi drodzy, jesteśmy w sali już. Coś się działo niedobrego. Nie wiem, co się dokładnie, jaki jest powód tego, że Dwayne stracił przytomność, ale wygląda na to, że jest już chyba opanowana sytuacja. Leżymy sobie na łóżeczku szpitalnym teraz i moi drodzy, kurde, no nie wiem, zaraz się okaże wszystko, co jest grane, bo ciężko mi stwierdzić. Tam coś widzę, że Denny chyba stoi w ogóle za salą. O, lekarz też chyba już tutaj powoli idzie. Kurde, moi drodzy, jestem ciekaw, co się wydarzyło. Znaczy, no wiem, że była strzelina, dostaliśmy kulę, ale pytanie, czy jest poważnie, co nie? Dzień dobry. Dzień dobry, jeżeli was widzę, to znaczy, że jeszcze żyje, co? Jeszcze pan żyje. No co, do powiedzenia. Była kula, został pan postrzelony, wiadomo przez kogo. Policja była tutaj, ale pan był jeszcze nieprzytomny. Nie wiem, co się stało, nie pamiętam totalnie, kto mnie postrzelił. Kula przebija ramię, proszę pana, panu. Wziął się krwotok, była infekcja, było ciężko, proszę pana. Co teraz? Dobrze się pan czuje? Nic pana nie boli? Szczerze to nic nie czuję, ale to pewnie leki przeciwbólowe. Tak, jeszcze do 2-3 godzin powinny trzymać. Jestem dziwnie słaby. No spokojnie. Tutaj do pana dwie osoby przyszły. Proszę ich puścić. Jak się czujesz? Cholera, no powiem wam, że ciekawe doznanie. Miałeś cholerne szczęście. Milimetr w bok i ktoś przebiłby ci jakąś tam tętnicę czy coś. No byś się wykrwawił na miejscu. Totalnie nic nie czuję. Jakby chyba... Adrenalina plus morfina. No pewnie to drugie, adrenalina to już minęło. Ile byłem nieprzytomny? Mamy teraz 13, więc jakieś 9 godzin. To i tak nieźle, co? No. Co z Joshem? Wiesz co z nim. A z tym drugim? Uciekł. Nie dogoniłem go. Nic się nie stało. Złapiemy go kiedy indziej. Ja wiecie, ale gówno panowie. Trzyma się szef? Trzymam się. To dobrze. Ale nie mogę tutaj zostać. No nie możesz. Ja będę pilnował szefa dzień zaraz i noc. Zaraz tu policja. Nie. Wiesz o tym. Idziemy stąd. Wezwijcie lekarza na własne życzenie, muszę wyjść szybko. Okay. Na pewno? Tak. Pójdziesz, Jay? Idę tam. Zostańcie tutaj, Fosa. Jakieś moje rzeczy, ciuchy... Albo chodź ze mną. Ja pójdę. Będą. Dobra. Gdzieś przyniesie. Kurde, moi drodzy, no poważna sytuacja. Zobaczcie, jak Dwayne leży, widzowie. Ledwo żywy chłopak tutaj jest. Dobrze, że są tutaj chłopaki z Quick Security, że pomogą nam teraz, ale kurde... No, dawno takiego czegoś nie było, że aż tak się naraziłem, widzicie? Byłem chwilę nieuważny i odbył, zaskoczył nas gościu. No co panu powiem, tak jeszcze niech pan tak 2 tygodnie tutaj poleży. Nie ma takiej opcji, proszę pana. Wypisuję się na żądanie. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Ta rana jest zaszyta? Proszę pana, bez przesady, to może nawet utraci pan może życie. Pan co dopiero wczoraj operację przeszedł, w sumie dzisiaj nie, rano. Niech mnie pan wypisze, to jest moje żądanie. Mam do tego prawo. Jest pan pewien? Mam do tego prawo, chcę stąd wyjść. No nie mogę panu odmówić, tylko leki przepiszemy. Poproszę o coś mocnego.
Spokojnie, Denny, nie martw się, to nie twoja wina. Sorry, że go nie złapałem, nie dałem rady. No spoko. Lepiej ja niż wy. Nie, no niech szef tak nie mówi. O, ale posklejali mnie. Pocierpię, będzie dobrze. Musimy tylko stąd wyjść szybko. Mógłbyś ty poleżeć chociaż za 2 dni, nic by ci się nie stało. No, ale co jak za te 2 dni ktoś przyjdzie, a ja... Ale myślisz, żebyś był sam, do cholery jasnej. No właśnie, może nowe biuro byśmy znaleźli wtedy. Zalecam się zgłosić na policję. Sprawa była tutaj policja przy panu, bo pan nieprzytomny. Powinni zaraz przyjść pani policjanci, to bym jeszcze chwilę poczekał, chyba że panu się śpieszy. Kilka minut, proszę pana. Kilka minut, jeszcze 15 minut. No to niech się pośpieszą. Muszę podać jeszcze coś przeciwbólowego na wzmocnienie jeszcze. Masz ciuchy. Wypić czeka na dole. Aura, może srał pies tam policjewicowi, jak nie przychodzi. Nie będziemy tracić czasu. Chłopaki. Siano. Cześć, szefie. Cześć, po ten wypis. Obrócę. Poczekaj, może na tą policję. No nie wiem, no nie idą. Ile będziemy na jeszcze mieli być za 15 minut, nawet nie minęło 10. No właśnie. No poczekaj, jeszcze te 5 minut, nic się nie stanie. Dobry. Czy mogę pomóc? O, proszę pana, przyszedłem po zeznania, bo pan został postrzelony. Proszę mi po prostu opowiedzieć, co się stało. Nie pamiętam, co się stało. Pamiętam, że stałem, nagle usłyszałem huk i na tym się skończyło. Nawet nie wiem, gdzie to miało miejsce, powiem panu szczerze. Jestem wycieńczony, wymęczony. Chyba, ale to coś było, nie wiem, chyba Grove Street? Nie pamiętam, gdzie było. Naprawdę. Chciałem panu powiedzieć, ale dobrze, nie pamiętam. Pytanie. Czy posiada pan może jakichś wrogów? Gdzie pan ostatnio był? A uważ, czy posiadam wrogów? Nie wiem, no... Jak chodziłem do podstawówki, był taki jeden. Ja był takim moim wrogiem. A z ostatnich dni? Nie może wiem. Panu coś przykuł uwagę? Ktoś pana śledził? Nie wiem, no mieliśmy incydent w Quick Security z balasami, ale tak to... No nie wiem, czy to oni. Nie jestem w stanie nikogo wskazać palcami. Wiem, że był huk. Nagle już dziwnie słabo się poczułem i leżałem już na ziemi. Potem znalazłem się tutaj. Nic więcej nie pamiętam. A był ktoś z panem? Nie pamiętam. Był sam. Znaleźliśmy go po tym, jak się nie odzywał przez parę godzin. Tak jak właśnie wspomniał, okolice Grove Street. Tam przy tunelach burzowych. Tak jak mówię, nie pamiętam nic. Że trochę mało informacji do zidentyfikowania osoby, ale postaramy się coś działać. Oczywiście. Czy jeszcze jakoś mogę pomóc? Proszę jeszcze tylko numer kontaktowy do pana. I wszystko będzie załatwione. Podasz mój numer? Mhm. Patrzcie, jak do niej stoi. Ma pan tu na kartce. Kuleje cały czas, a ci jeszcze numery. No, proszę, kartka dla pana. No to proszę pana, będzie wszystko. Życzę miłego dnia, szybkiego powrotu do zdrowia, a my się zajmiemy po prostu resztą. Tak jest. To życzę miłego dnia i do widzenia. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. O cholera, ale mnie to boli. Pomóż szefowi iść? No tak, daję radę. Weź go na rączki jak księżniczkę, przez próg go zanieść, jak żonę. Uspokój się. Szef mógł zostać jeszcze. Pójdę po autobus na parkingu, poczekajcie. Nie, to jest zbyt niebezpieczne, żeby tutaj zostawać. Jesteśmy niedaleko w sumie jesteśmy na South Central. Bala się niedaleko, moje miejscowe. Co się stanie, jak się dowiedzą, że leżę jeszcze w szpitalu? No tak, ja bym mógł pilnować szefa dzień i noc. Jak ktoś będzie, to może szef dzwonić. Nie, spoko. Bardziej dojdę do siebie, jak będę daleko z tego miejsca. Czekaj, no to dobrze. Idę po wypis jeszcze. Dobra. Gdzie ten doktor, moi drodzy? Doktorze, chciałbym się wypisać. Podobno jest to do odbioru mój wypis. O, dzień dobry. Dzień dobry. Pan do wypisu, tak? Tak jak mówiłem, chcę dobrze. Się wypisać. Już pan tutaj daje, proszę podpisać imię i nazwisko pana, karta pacjenta oraz tutaj proszę się podpisać. Proszę. Jeszcze podejdźmy do recepcji, leki podam. Leki proszę pan brać codziennie, po śniadaniu i po kolacji. Nie wolno brać na pusty żołądek, proszę pana, żeby pan pamiętał. I proszę przyjeżdżać na kontrolę, bo naprawdę źle z pana strony, że pan się wypisuje, no ale nie zabiorę pana. Wiem, co dla mnie najlepsze. Proszę. Dziękuję ślicznie. Jay! Poczeka pan, zaraz coś po to przyjdzie, dobrze? Bo ja nie dam rady wziąć. Dobrze. Kurde, widzowie, no nie wezmę tych leków ze strony, ty jeszcze muszę chłopaku poprosić. Kurde, no, wygląda to bardzo poważnie. Musimy się jakoś zahamować Dwayne'em, ale to wiecie, no też nie możemy stać w miejscu, prawda? Przydałoby się zrobić jeszcze kilka rzeczy. Zobaczymy, jak się będziemy czuli, ale jak na razie to kurde, kulejemy, widzowie. Jesteśmy teraz łatwym celem dla naszych wrogów. Tym bardziej łatwiejszym teraz dla Axela, który może wykorzystać moment. No właśnie.
właśnie. To oznacza, że chyba jesteśmy wrogami z Axelem, nie? A jak wy myślicie, czy to już jest wróg, czy jeszcze nie? O cholera. Wiesz? Ten. Jak się wie? Spotkajmy się wszyscy w domu. Leki mam. Weź dany lek, jak możesz. Rano i wieczór. O cholera. Do nas do domu, ta? Ta. O stary, ale się dziwnie czuję. No nie dziwię się, jesteś po narkozie, jesteś po lekach przeciwbólowych, takich mocnych. Nie wiem, powinien według mnie zostać, sam byś nie był. Nie, stary, na subcentral w szpitalu? No to nie wiem, mogliśmy cię przepisać do innego szpitala. Dobra, już dajmy spokój z tymi szpitalami. Poleżę, trochę odpocznę, będzie dobrze. Jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia. Nic mi nie jest, to jest tylko strzał w ramię, stary. Tylko strzał w ramię, który cię poskładał na dobre kilka godzin. I prawie nie przeżyłeś. No ale super, tylko strzał w ramię. Trzeba się cieszyć, że żyję. Masz farta. Stary, przecież nie miał tyle farta. Co z jego ciałem? Zostało w sumie tam chyba. Co ty gadasz? Prędzej czy później je znajdą. Byłeś priorytetem ty. On już nie żył, ty jeszcze żyłeś. Jak to się stało, że uciekł? Dostałeś, stanąłem nad tobą, przypieprzył mi i uciekł. Denny nie zdążył, nie miał broni wyciągniętej. To zanim pobiegł tylko i wyłącznie. Co miał powiedzieć? No nie wiem. Nic nie mówił. Nie wygląda na przerażonego, jakże mnie dostał. Nie wiem, tu mi w sobie pewnie. Ja pierdzielę. I właśnie, moi drodzy, zauważyliście reakcję Axela na to wszystko? Mi się wydawało, że jakby bardzo żałował tego wszystkiego, nie? Więc teraz pytanie... Czy on wie w zasadzie co robi, nie? Mi się wydaje, że taki mamoku działa. No, dawaj stary. Wstaję tu jakoś. No. Gdzie chłopaki? No zaraz będą. Czemu nie przyjechaliście razem? A to fosa. Ja się zastanawiałem, kto na skuterze tak jeździ. Dany został w domu. Nie przyjedzie? Poszedł, został w domu. Ciężką noc miał. O Boże. Masakra. Tylko willa. Chodź się położyć. Cześć pasztet. Ja usiądę. No to na łóżku i chcę usiąść. O, królik. Pasztet, poznaj. Pasztet? Tak się wabi. O Boże, ale dobrze. Chcesz coś zjeść? Nie, jest okej, czuję się dobrze. Nie, takie rzeczy. Na pewno nie czujesz się dobrze, nie chcesz czuję się nic dobrze. Nie jadłeś. Dawno nie miałem takiej sytuacji. Boże, dasz mi po prostu we własnym zakresie dojść, a nie będziesz mi niańczył. Nie dam ci. Będę cię niańczył. No to daj mi odpocząć, bo wiem, co jest dla mnie najlepsze. Spokojnie. Poza tym moja krew się trochę inaczej regeneruje. No. Zrobi coś jej szefowi? Nie, jest okej. Okay. Ten... Nie możemy tak siedzieć. Będę trochę słabszy dzisiaj, ale jakby nie możemy siedzieć. Ja nie mogę leżeć cały dzień. Słuchaj. Mam mało czasu, trzeba spłacić tego frajera. Ktoś się odzywał w sprawie tej bety? Czekaj, zobaczę. Jest jeden kupiec. No to jedziemy. No to nie on przyjedzie? W końcu to on kupuje, jedziemy. No to niech przyjedzie. Dobra. Mamy za ile my kupiliśmy? Nie wiem nawet w sumie. No za ile można sprzedać, chłopie? Jak za 100 pójdzie, to będziemy na super pozycji, nie? Ewki nie ma? Nie, chyba. Chyba jest na Clinton. Dobra, może lepiej, żeby nie wiedziała, co się stało, czy już wie. Szczerze, przyjechałem tu tylko po ciuchy i wybiegłem od razu. Dobra, to nieważne. Gdzie jest Fosa? W kuchni pewnie. Fosa, chodź! Moi drodzy, musimy niestety sprzedać BMW, żeby mieć pieniądze na spłatę tego gościa, plus słuchajcie, widzowie. Chyba przyjechali. Musimy mieć kasę, żeby wynająć nowy obiekt, nie? Pamiętajcie. Ja zrobiłem. Dobra, zaraz jem, dzięki stary. Spoko, szefie. O, jako furo. O cholera. Jak wy tu wjechaliście? Dzień dobry. Dzień dobry, ja potem powiem. Dzień dobry. No to zapraszam, przepraszam, jeśli się nie czuję najlepiej. No pan trochę kuleje, tak szczerze widać. No, ciężki dzień w pracy. Proszę sobie zobaczyć, to jest to przed nami stoi. Można się wsiąść, odpalić, zobaczyć jak chodzi. BMW M8 Competition. Synu, po to tą limuzynę brałem, jak to sąsiedzi nasi są. A skąd miałem wiedzieć, gdzie oni mieszkają? Jak gdzie byś nawigację bił? Może pan nacisnąć tam guzik, to się dach rozłoży, to jest kabriolet. Wersja kabry oczywiście. Proszę sobie zobaczyć. No. O, dobra, czyli składanie dachu działa. Nawigacja z tego, co widzę, też. Może się pan przejechać, że ma pan taką potrzebę. Ale wolałbym, żeby pan jechał z osobą ode mnie. Bo ja z nim, szefie? Z tego, co widzę, silnik pracuje ruch. Ja pojadę. Tak. Chcesz się przejechać? Napytę z tobą. No to kto kupuje? Pan kupuje? No chodź. No ja. No proszę wsiadać i przejechać.
kurde, aby to kupili moi drodzy. Ale dziwnie się czuję, chyba nigdy nie sprzedałem tak auta, nie? W życiu gangstera, żeby po prostu z potrzeb sprzedać to auto. Zawsze one się kasują, psują, wybuchają, a teraz widzowie... Sprzedaliśmy. Pojechali. Cholera, dobre auto. No, a czemu szef je sprzedaje? Potrzebuję pieniędzy na nasze długi firmowe. No. Ja też na firmowe, to jeszcze muszę mieć kasę, żeby zainwestować w nowy lokal. Nie mamy gdzie prowadzić biznesu, wiesz? No, no. A ubezpieczenie coś powiedzieli? Ubezpieczalnia? No, jakby ubezpieczenie przyszło na tamtego właściciela, więc on sobie zażyczył jeszcze odszkodowanie od nas, więc my nic nie dostaniemy z tego budynku. No. Tym bardziej, że policja jeszcze bada sprawę i nie wiemy, jak się ta sprawa zakończy. No. Niebywałe, że aż tak to wszystko się skończyło. Moi drodzy, no, jesteśmy w strasznej dupie, no. Co mogę więcej powiedzieć? W strasznej dupie jesteśmy. Ciężko nam będzie się z tego wykaraskać teraz, ale no, jak, najważniejsze jest znalezienie tego lokum, więc jak macie widzowie jakieś lokum, dawajcie znaka i wszystko będzie dobrze. O, jadę już. Całe jest. A jakie miałoby być? Tylko nie wiadomo, co to za kierowca. Dlaczego pan w ogóle sprzedaje to auto? Potrzebuję pieniędzy. Nie, klepane nic nie było, nie? Proszę? Klepane nie było. Nie, rozumiem. Nie było nic bite, klepane było tylko u szwagra, nie no, żartuję, nie było nic. Nówka, funkiel, nie śmigano. No i jak to? No i jak, podoba się? No, silnik pracuje równo, ładnie wszystko działa, wszystkie przyciski picobello. No, podoba się, a jak? Proszę pana. No to bierzemy, ile? Auto jest po generalnym remoncie, ale nie z remontem, że coś się działo, tylko skorzystaliśmy z pewnej usługi premium, która była zawarta w momencie kupna. Ten samochód jest stosunkowo nowy, bo jakby pierwszy właściciel, który to miał, przejechał tylko 15 tysięcy kilometrów. Auto stało cały czas na wystawie, cały czas było jakby... No, wie pan, o co mi chodzi. Jakby ja teraz po zakupie tego samochodu, jeszcze po tym dodatkowym remoncie, pan ma książeczkę, wszystko zobaczy, że tam nie było poważnych rzeczy, jakichś wypadków i tym podobnych. Podrasowaliśmy ten samochód. Proszę pana, a pewnie pan chce cenę usłyszeć, co nie? No, już myślałem, że tego nie powiesz. Weź pan, zacznij gadać do rzeczy w końcu. 120 tysięcy za ten samochód. Co taka cisza? 120 tysięcy, cena wywoławcza. Tyle to warte nie jest nawet. Jak to nie jest warte? Normalnie kosztuje 115 tysięcy, ale jeszcze nasz tuning, który jest o wiele więcej droższy. Teraz jest takie, że mi się naprawdę śpieszy i mogę zaraz nowego klienta przywołać, to chcę go sprzedać za 115 tysięcy, 120, bo teraz potrzebuję gotówki na teraz. Jak się panu nie podoba, to może pan zawrócić, spakować dupę do auta i odjechać. Auto będzie dalej. Grzeszej droga, tak? Ale synu, co... podobało ci się? No tak. To będzie twój prezent na święta. Potem już nic nie dostaniesz. Podpisujemy. Czemu? Bardzo dobrze. Jay, ogarniesz tą umowę? Czyli co, 115? Idę po umowę. No, niech już stracę. No i bardzo dobrze. Gotówką? No pewnie, tylko. No i moi drodzy, 115 tysięcy ugraliśmy. Z tego 50 trzeba oddać. Zostaje na 70 tysięcy. Ale jeszcze trzeba zapłacić chłopakom. Kurde, no. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. Tutaj umowa. Weź to stary ogarnij, ja to podpiszę. O. Pan tu się maźnie. Mhm. I gotówkę do. Jest git? Tak, jest git. W takim razie dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie służyć samochód. Wracasz do domu, synu. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Dobra. Położę ci w pokoju tą gotówkę. Nie, nie, wsiadaj do auta, wsiadaj do auta. Okay. Wsiadaj. Fosa, bądź na łączach. Dobra. Ile to tam powinno być? Przeliczę. Tylko mi nie mów. Czy to dobry pomysł, żebym prowadził? Dobra, nie wkurzaj mnie. Chcesz ten? Na pasażerze siedzieć? Nie, nie będę szarżował. Jeszcze jedna sprawa, Jay. Co? Mieliśmy podjechać do Logana. Chcesz teraz? Najpierw zapłaćmy temu frajerowi. Napiszesz mi SMS-a, że mamy kasę? Tak, napiszę. Masz tu mój telefon, możesz z niego zadzwonić nawet. Może zadzwoń do niego, powiedz, że jesteś ode mnie. Przy okazji, moi drodzy, od razu spłacimy długi od tego gościa jak najszybciej. Ja naprawdę Dwayne muszę odpocząć, ale wolę te wszystkie rzeczy załatwić i żeby sobie potem mieć więcej spokoju i porobić swoje rzeczy. Także szybko jeszcze spłacimy tego frajera i wy też bardzo naciskaliście na to, żebyśmy sprawdzili grup Logana. Postaram się to zrobić, widzowie, ale nie wiem, czy Dwayne ma na tyle siły. No, tym autem też to nie jest dobry pomysł, żebyśmy teraz jechali, dlatego nawet nie włączamy tego trybu tego, wiecie, tego mega szybkiego, tylko po prostu jedziemy tak na spokojnie. No i co, odpisał, gdzie mamy jechać? Ta ma być około, gdzieś tutaj leczyłem. Dobra. O, stary, dziwnie się jeździ z taką braną. No to na pewno. No, ale nie będę Ty w ogóle zmieniasz sobie ten opatrunek, czy?
przecież dopiero co mam nowy, no. Ciąg. No wiesz, że to się ten ropieje i tak dalej. No, dobra, to wieczorem, nie wiem, Ewkę poproszę czy coś. Przecież jeszcze nic się nie dzieje, nie? Okej. No. Uważaj na to. Spoko, przecież nie szarżuję, widzisz? Wiem. Tutaj ma podjechać? Tak, jestem. Chyba nawet. Gdzie? Po prawej. Tu, o jest. Boże, jak ja go nie lubię. Fakt. Pomożesz mi? Jasne. No. Nie jestem, dzień dobry. Dobry, a to pan tak kuleje. No. Mnie najlepszy dzień miałem, nieważne, mamy twoje pieniądze, 50 tysięcy, tyle ile się umawialiśmy. I rozumiem, dobrze, że podpisujemy papiery, to jest twój prawnik, tak? Tak, mój prawnik. Czyli podpisujemy papiery i tyle, rozstajemy się. Pieniądze dla ciebie. Oczywiście. Dziękuję. Proszę tylko tu maznąć osobą, która podpisywała umowę budynku, że przyjął wszystko zgodnie z papierkami. Mhm. Tak umowa była. Dobra. Weźmy odlicz tą gotówę. Dobra, podpisuję. Na pewno nie da się rady nic zrobić z tym lokalem? Ja tam nie ingeruję. Ja to po prostu wynajmuję. Dobrze. Biznes. Chyba zgadza proste. Zgadza się kasa? Zgadza się. Czyli nie będzie żadnych postępowań, zamykamy temat. Oczywiście, jest spokój, cisza. Chyba coś będzie potrzeba, tylko nie firmy, to można dzwonić. Wspaniale. Do widzenia. Do widzenia. Kurde, szkoda widzowie. Myślałem, że jeszcze może uda się to jakoś przenegocjować. No ale niestety nie udało się. Dobra, Jay, teraz ile nam zostało? 40-50? Nie, 70 kawałków. Czekaj, 67 tysięcy. Ej, dali za 2 tysiące więcej. No to stary, rozglądamy się za miejscem i działamy. Dobra. Jak myślisz, gdzie mogą być jakieś dobre lokale? Oj, nie wiem, trzeba będzie się rozejrzeć. Myślę, że obrzeża miasta. Myślisz? No, w centrum to będzie drogie. Dobra, no to może tak być. A chcemy to na wynajem, czy chcemy to na stałe no nie, już? No nie kupimy, stary, za 100 koła prawie to nie kupimy budynek. Ale możemy wynająć, no potrzebujemy po pierwsze szybko miejsca, bo teraz firma nie będzie działać, nie? Ty, stary, co za nami jedzie? Widzisz? Widzę. No, nie uciekniesz mu teraz. Jedzie za nami? Skręć jeszcze dwa razy w prawo. Dobra, ej widzowie, prawdopodobnie mamy ogon znowu. Cholera jasna, nie mam przy sobie broni, a ty? Nie masz? Ja nie mam, no nie mam, jestem łysy. Też nie mam. Stary, nie ucieknę mu, co teraz? Uliczka. Poczekaj, trzeba coś znaleźć. Tak. Dobra, tu są. Jak to zrobimy? Może jakoś wyskoczysz? Tak jak ostatnio, tylko że teraz nie mam broni. Nie, może nic złego nie będzie, stary. Pójdzie zjechać. Tutaj jest za mało miejsca. Już co, nie, trzeba pojechać do drugiej strony. Naprawdę za nami jedzie? No zobaczymy teraz, na pewno. No poczekaj. Ciągle. Tak, wiesz, że tutaj. Tak, jedzie, no. Patrz. Kurde, widzowie, ktoś nas śledzi. Boże, czemu idiota. Akurat w tym momencie? To sobie moment wybrał, nie? Tak. Jeszcze poza tym nie umie śledzić. Kurde, przygazowałbym stary, ale... No jadę jedną ręką. Nie mamy jak się przesiąść nawet. Nie, to by było zbyt oczywiste. Czy przecisnę się tu? Pewnie tak. Dobra. Skręcił po chodniku. Tak? Tak. No spróbuję go zgubić jakoś. Bez prędkości będzie ciężko. Tamte, może tamte osiedle na lewo. Okej. Okay. Dobra widzowie, to musimy podjechać i spróbować. Ostrożnie. No spokojnie, o! O! Kurde, ciężko stary, ciężko. Nie no, nie bliżej nas podjedzie, do cholery idiota. Cholera. Dobra, tutaj damy radę. Pierwsza robota gościa chyba. Prawo lub lewo. A, teraz urwało. Lewo jadę. Cholera, uważaj. Wejdź w garaż, może uda mi się ukryć. Dobra. Nie wyskoczysz. Dobra, widzowie, gościu idzie po mnie. Cholera. Dobra, wiecie co, może stanę, po prostu wyjdę z tego auta w razie... A może poczekam jeszcze, bo to auto gdzieś się tam czai na mnie. Kurde, ale dziwna sytuacja. Właśnie śledzą mnie te auta. Jay, udało mu się gdzieś wyjść. No ale nie wiem, co teraz. Mówiła, muszę czekać. O proszę, zajechał mi z drugiej strony. O proszę, no dobra. Koniec Dwayne. Czyli ktoś jednak... się, co? No, spotykamy się. Nie uratuje. O proszę, jakbym to słyszał pierwszy raz w moim życiu. No dalej, ostatnie patrz. Słowo? Moje ostatnie słowo... O. Uuu. Pytałeś o moje ostatnie słowo. To wasza sprawka, panowie? O proszę. No Dwayne. Chyba ostatnie słowo to żegnaj, przyjacielu. Co jest? Spokojnie, a już ja?
Noc tam. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Pomagam. Skąd wiedziałeś? Okej, okay. To może się stąd ulotnimy? No, dawać się szybko. Ty, Jay, weź jakieś auto z nich, ja wezmę już je. Wsiadaj. O. A, kurde, skąd wiedziałeś? Trzeba dbać o swojego brata, tak? No, przynajmniej jeden brat dba. A co się stało? Nic, cholera, Rax mnie wkurza. No, nic nowego. To czekaj, jak tu wyjechać. Prosto jedź. Dobra, jadę. A tak szczerze, skąd wiedziałeś? Byłem w mieście akurat, a słyszałem, że coś się tam dzieje ze zdrowiem. No skąd to mówię. Kto ci powiedział? Mam swoje kontakty. Przecież mam wglądy i tak dalej do szpitalnych rejestrów, więc takie rzeczy się przede mną nie ukryją. No. Kto to był? Muszę to sam ustalić. Czyli co, powinienem ci podziękować teraz? Nie, nie ma za co dziękować. Przecież jesteśmy braci, musimy sobie pomagać. No właśnie. To jest to, widzowie, właśnie. Jesteśmy braci, powinniśmy sobie pomagać. W takim razie może zaraz mi jeszcze raz pomoże, mam kilka pytań. Ta mówi, no, że dobra. Jesteśmy braci, co? Jakoś do reakcji to chyba nie dociera bardziej. A to jak zawsze, on starszy brat, uważa się za lepszego. No, no i wiedziałeś o tym, że robię jakieś dziwne rzeczy w mieście. To znaczy? No, nie wiem, coś podobno z syndykatem działa, ludzie mówią. Ale jak działa ze syndykatem? No właśnie nie wiem, o co chodzi. Że co, współpracują? Nie wiem. Syndykat robi jakieś dziwne ruchy. Są w Human Labsie, byłem w Human Labsie. W sumie byłem z tobą wtedy. No. Co jeszcze, cholera? Nie wiem, co się dzieje, cholera, jakieś dziwne rzeczy się dzieją dookoła cały czas. Dowiedziałem się, że te walki, w których biorę udział, to też są zmieszane z syndykatem, ale wiesz co, nie teraz o tym. Co ty robisz w mieście, już ja tak właściwie? Byłem dosłownie przejazdem. Ale działasz z tym Raxem, czy też nie wiesz, o co chodzi Raxowi? Nie, kompletnie nie wiem, o co chodzi, właśnie to mnie zastanawia i niepokoi zarazem. Może wiesz coś więcej. To znaczy? Mamy taką... Ewka, wiesz, która to? Ty raczej nie byłeś tak wkręcony w to nasze uniwersum, ale Ewka to jest żona Logana, który zginął podczas konfrontacji z tobą. No, to pamiętam. To w sumie już mogę ci mniej więcej powiedzieć, dlaczego tu jestem, bo aktualnie też poszukuję, staram się określić, kto transportuje dla syndykatu niesamowitą technologię, tak? Jakby, której wcześniej oni nie mieli, nie dysponowali taką technologią, a teraz nagle ją mają, nie? O kurde, widzowie, ja chyba wiem. Halo? Dobra, zaraz przyjadę. Co muszę was zostawić samych. Nie wiem, Ewa ma jakiś problem. Dobra, jedź. No, a propos, właśnie. Słuchaj, tu mamy podejrzenia w takim razie już. Tylko, że ja nie jestem w stanie nic na razie zrobić, bo jakby ta kobieta mnie ogranicza z każdej możliwości. Zresztą mieszkam w nią w domu i on do niej jedzie. Chodzi o to, że Ewka, pseudonim Ivy, prawdopodobnie na Darknecie, ona zajmuje się sprowadzaniem jakichś dziwnych części, które trafiają do Human Labsa. Jeżeli chcesz mi to pomóc, może jest to. To mógłbyś to bardziej rozpracować, co dokładnie dowozi i zdobyć jakieś dowody. Nie chcę, żeby jej się coś stało, bo jest mi bardzo bliska, jest też matką dzieci Logana, ale no, jeżeli ona rzeczywiście robi aż takie dziwne rzeczy i dostarcza jakiś sprzęt, to albo to trzeba zasabotować, albo trzeba coś z tym zrobić. No dobra, zajmę się tym. No trzeba działać w takim wypadku. No. No to jednak pomogliśmy sobie nawzajem. No chyba sobie pomogliśmy, mógłbyś się częściej zjawiać. I nie wiem, ty z Rexem dobrze żyjesz? No, mniej więcej, układa się, no ale ostatnio mniej o wiele kontaktu mamy. Ale to już, nie wiem, wy jesteście w tym mieście na dłużej? Nie rozumiem, czy wy się pojawiacie? Wiesz co, spontanicznie się pojawiamy, tak naprawdę, ale raz czy tak naprawdę... Czy teraz gdzieś... też jest w mieście Rex? Tak naprawdę nie wiem, szczerze. No bo to wygląda tak, że wcześniej to sobie ustalaliśmy, że pojawia się jedna osoba, nie robimy jakiegoś tutaj problemu na mieście. A teraz tak naprawdę raz on, raz ja i tak naprawdę teraz on też tutaj może być, tak? Ciekawe. Nie rozumiem tego trochę i się przejmuję tym, że mieliśmy w trójkę działać i cholera, nie możemy nic zrobić razem. Czemu mi nie mówicie wszystkiego? O, później dokończymy, muszę lecieć, wiesz? Co? Ale czekaj. Nieważne. Czekaj, cholera, co ty robisz? Później dokończymy. No właśnie, widzowie. Później dokończymy. Jak zwykle, później dokończymy. No, później to będzie za późno. Ale później dokończymy. Dobra, moi drodzy. Wracam do domu. Muszę odpoczywać, Dwayne, a tracić siły na Ushie i na Raxona to jest najgorsze wyjście. Naprawdę. Dobra, widzowie, serio, trzeba odpocząć, cholera.
Jakby się coś miało wydarzyć, to ja muszę być też czujny, kurde. Dlatego nie zostałem w szpitalu, nie? Sprzedaliśmy auto, ogarnęliśmy kilka rzeczy. Tutaj się okazało, że ktoś nas śledzi, a już ja zareagował. Ciekawie się robi, moi drodzy. W sumie cały czas jest ciekawie, nie? Ale pierwszy raz chyba dostaliśmy aż tak mocno po dupie, że wszystko nam się posypało. Jak tam, stary? Cześć, Gita, jak tam porozmawiać? Dowiedziałeś się czegoś? No, gówno się dowiedziałem, stary. Jak zwykle mnie wystawili i poszli. Bardziej mnie zastanawia, kto nas tak tropi, kto nas tak szuka. Też nie mam pojęcia, niestety. Idę, stary, do pokoju, wiesz? Spoko. Jak coś, to wołaj. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w pokoiku. Ja myślę, że jakaś taka mocna drzemka Dwayne'em by się przydała. Zregenerować siły. Co to było? Jay, co to było? Co się dzieje? Słyszałeś? No, słyszałem. Myślałem, że to do nas przyjeżdżają, stary. To tutaj, czy gdzie? Nie wiem. Na podłodze! Na podłogę się kładź! Cholera, stary, federalni, co jest? Dobra, nie wiem. Co jest? Kładziesz się! Nie mogę, jestem ranny, jestem wrócony ze szpitala! Na glebę, kładź się! Już, dobra, już, spokojnie, już. Kładź się! Spokojnie, już! Już.